Mysko w ostatnim czasie, z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie rynkowe, w bardzo krótkim czasie zwiększyło i zwielokrotniło swoje moce produkcyjne. W pierwszej kolejności postawiliśmy na zdobywanie nowych łańcuchów dostaw, bo to jest teraz bardzo istotne. Druga kwestia jest związana z zakupem i doposażeniem. Firmy MESCO, zarówno zakładu produkcyjnego, jak i ich jego części montażowej w elementy do, tego, do tych potrzeb wymagane. Kolejna kwestia związana z możliwością rozbudowy firmy to jest postawienie, jak powiedziałem, w pierwszej kolejności na nowe łańcuchy dostaw. Tutaj ze względu na to, że jedną z krytycznych i z istotnych ważnych rzeczy. W rakiecie, w całym zestawie rakietowym są wiązki sygnałowe, które odpowiadają za przekazywanie informacji pomiędzy blokami rakiety. Postawiliśmy na firmę WZT i w dniu dzisiejszym została podpisana umowa, która ma na celu zdobycie nowego dostawcy dostawcy bardzo dobrych wiązek sygnałowych. Który na dzień dzisiejszy ze względu na to, że firma WZD posiada podpisane kontrakty i współpracuje z Amerykanami, dzięki temu te nowe technologie, które tam zostały wdrożone, będą mogły być wykorzystane również w zestawach rakietowych Piorun. Na dzień dzisiejszy MESCO, podpisując umowę z Politechniką Świętokrzyską, zobowiązało Politechnikę Świętokrzyską do tego, abyśmy zrobili rozpoznanie, jakie technologie są możliwe do wprowadzenia dla potrzeb produkcyjnych, jeśli chodzi o kwestie związane z przemysłem 4.0. Mówię tutaj o wprowadzeniu przede wszystkim komputeryzacji, przede wszystkim wprowadzeniu robotyzacji i w tej dziedzinie, jeśli chodzi o Politechnikę Świętokrzyską, możemy liczyć na wsparcie i współpracę, jeśli chodzi o kwestie związane zarówno z Inżynierami, którzy obecnie się szkolą na Politechnice Świętokrzyskiej, jak również z fachowcami, którzy są w stanie nam wprost wskazać kierunki, w których masko powinno się poruszać. W produkcji pioruna tak naprawdę w tym momencie najważniejsza jest dostępność materiałów, dostępność technologii na rynku. Na dzień dzisiejszy, nasi główni kooperanci, którzy dostarczają dla potrzeb pioruna główne podzespoły, mówię tutaj zarówno o elektronice, jak i o elementach, jak i o materiałach, które są. Powiedzmy, ściągane z całego świata. Na dzień dzisiejszy, próbujemy za wszelką cenę znaleźć nowych dostawców, nowych dostawców materiałów. Te poszukiwania zostały zapoczątkowane tak naprawdę już na początku tego roku, kiedy pojawiła się pierwsza wizja związana z koniecznością zwielokrotnienia produkcji wyrobu piorun. Tutaj, jeśli chodzi o kwestie współpracy, zawiązaliśmy, znaleźliśmy już, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy, nowe rynki pozyskiwania elektroniki, bo to jest akurat największy problem obecnie na, na rynku materiałów. Oraz zawiązaliśmy również współpracę z firmą, z Instytutem Materiałów Metali Żelaznych z Gliwic z która na dzień dzisiejszy jest w stanie wyprodukować do nas potrzebne materiały mówię tutaj o stalach które są bardzo trudno dostępne na rynku i okres oczekiwania na ich dostawę wydłużył się z 8 miesięcy nawet do 24 wdrażane elementy przemysłu 4.0 pozwolą nam w bardzo krótkim czasie Zwielokrotnić produkcję oraz zwiększyć nadzór nad wykonywaniem elementów, a także nadzór nad szybkością generowania zamówień oraz kontrolą jakości wykonywanych detali.